Dobry wieczór. No przede wszystkim ciężko taki mecz komentować, gdy gra się praktycznie 90 dobrą piłkę, uważam. Zagłębie grała dobre spotkanie i kreowaliśmy, mieliśmy więcej z gry. Mieliśmy dużo sytuacji, których na samym początku powinniśmy otworzyć wynik spotkania. Wisła na pewno była bardzo skuteczna w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o wyprowadzenie kont. Każda praktycznie akcja, która wychodziła, kończyła się bramką i to w końcowym rozrachunku Zagłębie nie wyjeżdża stąd z 3 punktami, a zostają tutaj w Krakowie. Ciężko jakby podważać zwycięstwo Wisły, tym bardziej, że udało im się strzelić 3 bramki, ale na pewno też mieliśmy swoje całkiem niezłe sytuacje, klarowne sytuacje, z których mogliśmy cieszyć się z bramek. No to spotkanie pewnie ułożyłoby się inaczej, gdybyśmy wykorzystywali je stopniowo z biegiem czasu. Niestety no, Wisła do bólu skuteczna, a my zdecydowanie gorzej. Jedną z takich sytuacji miałeś ty, co prawda już przy stanie 3-0, już w samej końcówce spotkania. Wyszedłeś sam na sam z Questą i co poszło nie tak w tej akcji? Za długo czekałeś ze strzałem, czy po prostu dobre zachowanie bramkarza Wisły, do którego przecież też on ma prawo? No tak, nie ma co tutaj jakoś się tłumaczyć tym, że to było przy stanie 3-0, bo trzeba zacząć od siebie. Miałem fajną sytuację bramkową, którą stworzyli mi koledzy. No wyszedłem dość klarownej sytuacji z boku bramki, sam na sam z bramkarzem. No bardzo dynamicznie skrócił mi kąt, chciałem go przelobować, ale za słabo podniosłem piłkę do góry i trafiłem gdzieś go w obręcz barkową. No niestety, no nie udało nam się strzelić bramki nawet honorowej. Bartek, jeszcze zapytam Cię o taką jedną historię związaną z murawą w dzisiejszym spotkaniu. Tu przed meczem przyszła bardzo duża ulewa. Dało się zauważyć, że wielu chłopaków z Zagłębia miało problem z utrzymaniem się na przykład na murawie. Dużo się ślizgaliście. Czy ta murawa dzisiaj była trudna? Czy także Ty po wejściu, o ile dobrze pamiętam, w jednej z pierwszych akcji złapałeś taki poślizg? Czy to jakoś Was zaskoczyło? Nie byliście na to przygotowani? Z czego to wynika? Czy staramy się dobierać już obuwie na rozgrzewce? Boisko było zmienne, w niektórych częściach było twarde mimo tej mocnej ulewy, a w niektórych bardzo grząskie i to ciężko powiedzieć, w którym fragmencie akurat boiska się znajdował, to troszkę inaczej to się zachowywało, więc z jednej strony nie można było wybrać z bardzo twardego obuwia, a z drugiej strony też bardzo miękkiego, ale no rzeczywiście jak z naszej strony i ze strony Wisły zdarzały się potknięcia i jakieś poślizgi. Ale mówię, no to nie miało jakiegoś pewnie większego wpływu na obraz gry, ponieważ nie było to w kluczowych momentach przy strzelonych bramkach ani w jedną, ani w drugą stronę, więc myślę, że nie powinniśmy szukać sobie w ten sposób żadnych usprawiedliwień. Kolejny raz prowadzimy grę, staramy się grać kombinacyjnie, wypracowywać sobie sytuację, ale no, wygląda to tak, że nie strzelamy swoich sytuacji i później to się mści. Wisła praktycznie miała 3 czy 4 sytuacje i wykorzystała i przegraliśmy ten mecz. Ty kilka interwencji dzisiaj zaliczyłeś bardzo trudnych interwencji, strzałów z bliska wyciągnąłeś, również strzałów z dystansu, ale w kilku momentach no, na pewno nie dopisało Ci szczęście, chociażby przy tej drugiej bramce na 2-0, czyli bramce Boguskiego. Jak to wyglądało w ogóle tam od Ciebie? Czy to on jakąkolwiek kontrolę miał nad tym, czy to po prostu przypadkowe odbicie? No tak, miałem parę interwencji, od tego tutaj jestem. Niestety nie udało się wszystkich strzałów obronić. No ta druga bramka, no to przypadkowa. No, nie ukrywam, że no wiele szczęścia miał Kraków. No piłka odbiła się od słupka, później od brzucha i wpadła do bramki. No, co tu mogę więcej powiedzieć? Drugi mecz w pierwszym składzie z rzędu. Czujesz się już pewniej na boisku. To dzisiaj było widać po tobie, że troszeczkę takiego luzu złapałeś na murawie i kilkakrotnie wręcz no, naprawdę bardzo dobrze zwiodłeś obrońców Wisły Kraków. Brakowało tylko tego wykończenia i dokładności w uderzeniu. No tak, trener powtarza mi, żebym się niczego nie bał i brał grę na siebie. Ja tak chcę to robić i no szkoda, że się nie wyszło nic i przegraliśmy te spotkanie, tak jak mówię. No, mam nadzieję, że to się obróci w następnym spotkaniu i w końcu wygramy. Dobry wieczór. Panie trenerze, zostały tak naprawdę 2 kolejki. Chciałem się zapytać, czy skoro Zagłębie już tak de facto nic nie walczy, to czy będzie pan stawiał na jakichś młodych zawodników, może juniorów? Przede wszystkim te mecze, które nam teraz zostały, to będę też chciał otrzymać odpowiedź tych zawodników, których mamy w drużynie, którzy zostają na następny sezon, bądź też będziemy się rozstawiać z nimi. Także tym chcę mieć też pełną odpowiedź do tych zawodników, którzy są w zespole, jak również tych młodych, którzy są w kadrze zespołu, na pewno też dostaną swoją szansę. Czy w dzisiejszym meczu też Żyra pokazał na pewno fajną grę, mądrą grę, także to jest na pewno duży potencjał naszego klubu i bardzo fajnie, że się rozwija.
że się nie boi grać i takich chłopców warto stawiać. Bartek, zadałem to pytanie trzy dni temu po meczu z Górnikiem Zabrzarkowi, Woźniakowi. Zadam również Tobie. Czy sezon dla Zagłębia już się skończył, czy my jeszcze gramy o coś i jak szukać właśnie motywacji do tego, żeby w tych ostatnich dwóch spotkaniach zagrać jak najlepsze zawody? Ja nie uznaję takich tutaj uproszczeń, że jak już nie gramy, jak było miejsca premiowane awansem do pucharów albo miejsca pozwalające nam się utrzymać w dolnej części tabeli, że już nie gramy o nic, także przed każdym spotkaniem wychodzimy wypełnić jak najlepiej swój kontrakt, swoją pracę. Jest kolejne spotkanie, na pewno to nie są jakieś czynniki motywacyjne związane z ostatnimi porażkami z Górnikiem czy teraz z Wisłą. Po prostu zespół przeciwny strzela więcej goli niż my też mamy swoje sytuacje i trzeba przede wszystkim zacząć od siebie i od treningu.